Czołem, czołem, drogi widze kanału Kanapowy Komandos. Witam Was dzisiaj z takiego małego odpaczkowania, unboxingu, czy też rozbierania kartonika na części. W tym kartoniku znajduje się ni mniej, ni więcej, tylko para budków. To są budki firmy Pentagon. Nie pamiętam, Hybrid, coś tam 2.0. Dlaczego znowu dzisiaj buty? Ano dlatego, że niestety ostatnio takie taniutkie jakieś tam adidaski rozwaliłem sobie gdzieś w terenie i dalej jestem bez letnich butów, a mimo wszystko w taki upał nie chce mi się chodzić w butach pustynnych 920 PZ MON, ani też w jakichś innych probosach. Mój wybór wstępnie padł na taki drobiazg jak buty Pentagona, model Hybrid, nie wiem, wymawiajcie jak chcecie, wersja 2.0. Pierwsza próba była nieudana z tego względu, że rozmiarówka, którą producent czy też sprzedający na Allegro sklep na M podał błędnie, więc dzisiaj mamy drugie podejście. Spróbujemy zobaczyć, czy te budki będą pasowały mi na stopę. Zapraszam zatem po czołówce do odpakowania i zobaczymy, co tam w środku. Nie po orderu, nie dla kariery, to po Jurusza. Komando szczery, dla innych sława, a dla nas sprawa, ludzka akcja sprawa. Nie trzymajmy się dłużej w niepewności, trzeba paczkę otworzyć. Budki trafiają do nas w takim zacnym kartoniku. Eko, meko, meko, peko, meko i tak dalej, czyli generalnie żadnej energii, żadnej farby, ani nic. Zwykła, najzwyklejsza kartonowa skrzyneczka i napis Pentagon. Zobaczymy, co tam w środku. Proszę bardzo, model Pentagon. Pentagon Tactical Boots Hybrid 2.0, rozmiar 45 i tutaj musicie zwrócić uwagę na rozmiarówkę, którą właśnie podaje producent. Nie zgadza się za bardzo z europejską. 44, które normalnie noszę, powinny mieć 28,5 cm. W przypadku Pentagona mają 28,1 i są za małe. Czy nie okażą się też za wąskie? To za chwilę. Pierwszy bucik wyciągnięty. Drugi bucik wyciągnięty. Pudełko, mam nadzieję, nie będę wyrzucał, bo może się za chwilę przydać do odesłania, ale zobaczymy. Budki prezentują się w ten oto sposób. Mamy tutaj butek numer 1 i odnoszę wrażenie, że ktoś już go przymierzał, ale zaraz zobaczymy. Nie, tu jest papier. Tym papieru nie ma, czyli dostałem egzemplarz, który już ktoś miał na prawej nóżce. I teraz tak. Rozmiar sprawdźmy, czy to jest faktycznie 45, 287 mm i według producenta większego rozmiaru nie ma, także osoby o stopach rozmiaru płetw do nurkowania niestety nie pocieszą się za bardzo tymi butami, a zobaczymy, czy i na mnie będą pasować. Budki w internecie prezentowały się zacnie, zgodnie z tym, co było podane w opisie, wzmacniane są w newralgicznych miejscach kordurą. Dla mnie słowo kordura to jest jak afrodyzjak, jak nektar, jak, nie wiem, dla złomnika jakiś stary grat. Działa po prostu to na mnie bardzo pobudzająco, dlatego też postanowiłem zapoznać się z tymi budkami bliżej. Co mnie również zachęciło, to to, że jest że są wzmacniane tutaj na czubkach i mają dodatkowo jeszcze taki gumowy, otok to może nie, ale takie gumowe wzmocnienie w razie gdybyście kopnęli, nie daj Boże, gdzieś niechcący tym butkiem, powinny się lekko zamortyzować i but nie powinien się zniszczyć. Buty również, muszę wspomnieć, są w wersji letniej, co oznacza, że teoretycznie nasza stópka nie powinna się w nich pocić. Poprzedni egzemplarz, który dostałem, nie prezentował się zbyt ciekawie. Przody były całe poklejone i tutaj widzę, też nie spodziewamy się za bardzo rewelacji. Chociaż jest nieco lepiej. Ten klej nie jest aż tak bardzo widoczny. Tutaj. A tutaj. A także przyznam się szczerze, widać chińskie rączki maczały w tym palce. I to jest prawda, dlatego że na pudełku napisane jest Made in China. I tu
sprawa podobna. Ciekawa rzecz, wywietrzniki, także w razie gdyby się woda dostała do środka, może się łatwiej wylać. Tak samo pot, czy ewentualnie wymiana ciepła z zewnętrzem powinna być łatwiejsza. Taka wydaje się solidna ta guma, kordura jest tutaj. No to co, spróbujemy je teraz przymierzyć i zobaczymy, czy rozmiarówka będzie pasować. Sprawdzimy, czy wejdą na kanapową stópkę. No i muszę powiedzieć z zaskoczenia, że nie jest aż tak źle, jak w przypadku numeru mniejszego obuwia. Drugi butek na stópkach i trzeba go będzie nieco poprawić. Podoba mi się też to, że nie ma oczek, są tylko zaczepy na szybkie sznurowanie. Dzięki temu szarpać się tak jak z trampkami nie trzeba będzie. Pani kanapowa oczywiście powiedziała, że granatowe skarpetki do zielonych butów pasują jak 5 do nosa, ale ja tam estetą nie jestem. Najważniejsze, żeby wszystko było wygodne. No i co? Pierwsze wrażenie. Muszę powiedzieć, że ciekawie. Podsumowując, te trzy słowa, które mam dla Was na koniec, to nie jest źle. Parafrazując cytat z pewnego polskiego znanego dawniej filmu, w przypadku tych butów jest to miłość od pierwszego włożenia. I mam nadzieję, że buty również odwdzięczą mi się tym samym, czyli nie zawiodą mnie w ciągu całego okresu eksploatacji. Jeżeli dobrze pamiętam, mają 2 lata gwarancji i mimo tego, że wyprodukowane są w kraju naszych skośnych braci, nie będą sprawiały kłopotu i będą trzymały się i ponoszą mnie troszeczkę na polskich i nie tylko polskich traktach. Jeżeli coś się będzie działo, będę informował, a jeżeli nie, to czasu do czasu pewnie gdzieś tam się w nich pokażę. Będziecie mogli zobaczyć, jak się zachowują i jak się sprawdzają. Ja wobec tego idę pudełko zanieść na pamiątkę, metki zaraz odetnę, a Wam dziękuję za poświęcony czas. Ahoj!